każdy facet powinien wiedzieć, a chłopaki się uczyć, bo to jest szkoła do końca życia. Bo to nie jest szablan, to tasak. Mój rekord za 8 razem dopiero wyszedł. Uwaga! Dla strudzonych turystów. A z tyłu są e-bajki dla leniochów. Srebrna Góra. Idziemy na twierdzę. Landek zaparkowany. Twierdza tam. A, dobra, tak zróbmy. Twierdza na prawo. Oczywiście są kramiki i inne pierdełki. Znowu ostre podejście. Od parkingu kilometr pod górę. Nie da się tu wjechać. Jakie fajne widoki. Ford. Nie sądziłem, że będę w klapkach na skróty chodził. Twierdza Srebrna Góra to zespół obiektów obronnych rozlokowanych na powierzchni 106 hektarów w Srebrnej Górze i jest jedną z największych atrakcji Dolnego Śląska. Na przykład z Wrocławia możemy dojechać tutaj w niespełna godzinę 20 minut. Oczekując na zwiedzanie, pokręcimy się trochę po forcie. Mamy tu dużo atrakcji dla turystów. Są stoiska z różnymi rękodziełami, miodami, ozdobami i pamiątkami. Jedną z atrakcji jest wypalanie rysunków w drewnie. Za darmo można sobie wybrać jakiś rysunek i lutownicą wypalić go w drzewie, oczywiście zabrać ze sobą do domu. Możesz te, jak będziesz tak w jednym miejscu robił te kropeczki, to właśnie trzeba będzie wyczyścić grot, bo on się trochę przypala, wiesz? Znajduje się tu również punkt widokowy, z którego zobaczyć możemy Kłodzką Górę, na której byliśmy i niestety nie pomyśleliśmy wtedy, aby stamtąd wypatrywać fortu. A dalej na prawo mamy masyw Śnieżnika. Warunki są tutaj trochę spartańskie, ale weźmy pod uwagę fakt, że prowadzone są tutaj remonty i za kilka lat fort będzie wyglądał jeszcze lepiej. I wreszcie przyszła nasza kolej i udajemy się na zwiedzanie z przewodnikiem. Drama, on tam ledwo uchodzi z życia. Z jakiego powodu? A tu każdy facet powinien wiedzieć, a chłopaki się uczyć, bo to jest szkoła do końca życia. Dwóm kobietom naraz podpada. A tak kiedyś chłopiec zrobi, że jest po tobie. Dodam, że warto wziąć zwiedzanie z przewodnikiem, ponieważ w naszym przypadku miły pan bardzo ładnie opowiadał historię fortu. Wyobraźcie sobie państwo, że jesteście żołnierzami, którzy wiedzą nam zdobywać. Nie bronić, tylko zdobywać. I wydam wam rozkaz. Biec! Walczyć! Ginąć! Nie wiem, ilu jest przewodników, ale nam trafił się bardzo dobry gość. Bardzo ładnie nam opowiadał o wszystkim. Bardzo ciekawie, interesująco. Pytał o różne rzeczy. Potrafił prowadzić dobrą interakcję z turystami. To było fajne. Ale ja już nie będę opowiadał więcej, włączam muzyczkę. Zobaczcie sami, co było w środku. Grubość murów sięga 12 metrów. Grubość murów 12 metrów. Wewnętrzne mury obronne, zewnętrzne 18,8 metra grubości. Ale jak przeniesiemy dążon na plan forteczny, tak żebyście państwo cokolwiek zobaczyli. O, to jest dążon. Ja wiem, że większość z was nie widzi, co ja pokazuję, ale to nic. Chodzi o ruch tasaka, bo to nie jest szablan, to tasak. Tyle to jest dążon. A teraz państwu będę pokazywał forteczny. Plus samodzielne dzieło obronne, czyli Fort Ostrug, a miejscowość Srebrna Góra po dzisiaj to jest tyle. Najgłębsza, głęboka, 94 metry głęboko.
31 piętek. I co ciekawe, ta najpłytsza jest na najwyżej położonym obiekcie, a najgłębsza na najniżej. Czyli nie zawsze im wyżej, tym dalej wody. 8 żołnierzy wodę pilnuje, 2 żołnierzy wodę wyciąga. To jest mechanizm napędzania studni. 2 żołnierzy, koło dla chomika. Gdy krzyknę uwaga, obowiązkowo trzeba uszy zatkać. Żołnierza. Osoby pełnoletnie, a wszystkim polecam uszy zatkać. Ale jak chcecie Państwo filmować, zdjęcie robić, proszę bardzo. Nie zatyka się jednego ucha, nie zadziała. Otwiera się buzię. To nie żart, jak buzia jest otwarta, ciśnienie na bębenki działa z dwóch stron. Siły działające z dwóch stron się po prostu niwelują. Proszę Państwa, ja nie wiem, czy karabin wystrzeli za pierwszym razem, bo jak jest tak gorąco, on nie lubi strzelać, bo się wilgoć skrapla na panewce. Ale kiedyś to on pewnie wystrzeli. Jest odbezpieczony, gotowy do strzału. Uwaga! O, jest niewygodny. I wyobraźcie sobie, można od 3 odetkać, bo to chwilę potrwa. Wyobraźcie sobie Państwo, że to nie o to chodzi, że ja tu przez godzinę byłem taki cwaniak, nie? Wszystko wiem. Tylko jest bitwa. Mój rekord za 8 razem dopiero wyszedł. Uwaga! Gdybyśmy strzelali z tej armaty u góry, 2 kilogramy prochu się sypie. 316 armat, 2500 karabinów. Głusi tu wszyscy jak pieni. Kufle solidne. Kieliszki. Skoczymy jeszcze. Tam na wprost jest ten mały forcik. Z dołu go nie było widać. Tam jest schowany. Teraz jest jeszcze jeden. Tam też go widać. Remont, remont. Remontują tu i tam. Wszystko będzie ładnie, pięknie wyglądać. Z drugiej strony są słabe widoki. Twierdza Srebrna Góra zdobyta. Warto wziąć zwiedzanie z przewodnikiem. Ktoś bardzo fajnie opowiada i zadaje pytania. I co? Do następnych odcinków. Na razie, hejka. Ja już dziękuję bardzo za oglądanie. Jeżeli chcielibyście wspomóc mój kanał, to poniżej po prawej stronie znajduje się przycisk podziękuj, gdzie możecie wpłacać pieniądze na kawę. Za co dziękuję bardzo i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!